Radio Concita. Godło, tradycja, tak. Flaga, język, a z punktu widzenia ogólnounijnego czegoś takiego nie ma. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz Instytutu Spraw Zagranicznych Opolskiego Kolegium Nobilium. Partnerem wydarzenia było Radio Opole. Radio Concita. Kanclerz Angela Merkel ostro potępiła próby samosądów, do jakich doszło w ostatnich dwóch dniach w niemieckim Chemnitz. Jednocześnie złożyła kondolencje rodzinie zabitemu mężczyzny, który zmarł w niedzielę po zaatakowaniu go nożem przez dwóch migrantów. Szef federalnego MSW Horst Seehofer powiedział, że może natychmiast wysłać do miasta posiłki federalne. Zdecydowane stanowisko wobec zajść w Chemnitz zajęła Angela Merkel. To, co zobaczyliśmy, nie może mieć miejsca w państwie prawa, na żadnym placu, na żadnej ulicy. Nie mają prawa zdarzyć się takie zamieszki, powiedziała kanclerz. Merkel z zadowoleniem przyjęła deklarację ministra Seehofera, że w każdej chwili jest w stanie wesprzeć federalnymi siłami lokalną policję. Wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Kubicki stwierdził w jednym z wywiadów, że niestety samosądy w Chemnitz spada także na Angela Merkel i ciągle powtarzamy hasło Wir schaffen das, damy radę. Różne grupy neonazistów nadal nawołują się w internecie, aby przyjechać w tych dniach do Chemnitz. Demonstracje przygotowują także ruchy obywatelskie. Policja obawia się kolejnych rozruchów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Poznaniu rozpoczęły się dziś targi mody. Producenci pokazują kolekcje na najbliższe sezony. Tej jesieni królować będą kolory musztardowy, fioletowy, czerwony i granatowy. Według stylistów jesienią modne panie mają nosić zwiewne sukienki od mini po maxi. Do tego założą grube swetry i srebrne dodatki. Według stylistów Polki nadążają za modą. Ulice jesienią i zimą nie są już tylko szare, choć jak mówi Danuta Jasiak z poznańskiej School of Form, szarości nie można traktować. Człowiek się zapędzi, więc jakąś głupotę. Właśnie nie zawsze musi być smutna, bo często bywam w Paryżu i na początku nie mogłam się pogodzić z tym, że ulice paryskie są potwornie szare. Tam są trzy kolory, szary, czarny, granatowy. Skoro Paryż jest szary, czarny i granatowy i jest uważany nadal za stolicę mody, no to w takim razie Polki szare, czarne, granatowe nie są nudne. Targi, na których prezentują się producenci z 16 krajów, zakończą się jutro. Przed nami pogodna noc. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni w Krakowie do 15 w Zielonej Górze. Wiatr będzie słaby, zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 21. 21, proszę Państwa, dopiero. A tu noc na minę. 21. Radia 24. Przy mikrofonie Łukasz Sobolewski, kłaniam się i zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ, Południe, a w programie m.in. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Inicjatorem od samego początku był premier Mateusz Morawiecki, który jest gorącym zwolennikiem takiego długofalowego oszczędzania. Wybór kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego przez poprzedni skład KRS nie odbywał się według obiektywnych kryteriów, ocenił premier. Gwarantuję Państwu, że był on mniej transparentny, mówiąc eufemistycznie. Znamy datę spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Wśród tematów rozmów między innymi kwestia bezpieczeństwa, geopolityki, współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowości. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Ma to zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę przy wsparciu pracodawców i państwa. Uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych będzie dobrowolne, a zgromadzone środki będą dziedziczone. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu minister finansów Teresa Czerwińska wyjaśniła, że na przyszłe emerytury będą oszczędzać zatrudnieni, a pomogą im w tym pracodawcy. Podstawowa składka dla pracodawcy to jest 1,5% wynagrodzenia brutto z możliwością powiększenia jej do 4%, czyli pewna elastyczność kształtowania tego programu. Jeśli chodzi o pracownika, to jest składka 2% z możliwością powiększenia do 4% przy założeniu, że również wprowadzamy składkę 0,5% dla osób najniżej zarabiających. Teresa Czerwińska wskazała też, że państwo dołoży się do oszczędności na dwa sposoby.
250 zł to jest składka powitalna na przystąpienie do tego programu, którą będzie zasilone to konto w pracowniczym planie kapitałowym, plus do tego na koniec każdego roku 240 zł, dodatkowy zachęta do oszczędzania co najmniej przez 6 miesięcy, czyli kwota wpłacana również na konto takiego pracownika, który będzie w tym pracowniczym planie kapitałowym partycypował. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na duże zaangażowanie ze strony budżetu państwa. Przekazujemy z budżetu państwa w ciągu najbliższych kilku lat, w ciągu najbliższych 10 lat, 35, 40 lub więcej miliardów złotych, właśnie jako kolejna zachęta, jako kolejny impuls do programu, który jest przecież również programem społecznym, ponieważ poprzez ten program chcemy lepszego zabezpieczenia dla przyszłych emerytów. Mateusz Morawiecki dodał, że w odróżnieniu od dotychczasowych programów rządu, korzyści z pracowniczych planów kapitałowych będą odczuwalne dopiero za jakiś czas. Można powiedzieć tak, że poprzez nasze dotychczasowe programy społeczne 500+, czy wyprawka, którą właśnie wdrażamy, Dobry Start, czy 300 zł dla każdego dziecka w wieku szkolnym, zabezpieczamy pewne doraźne potrzeby dla znacznej części naszego społeczeństwa. Natomiast dzisiaj przyjęcie tego powszechnego i dobrowolnego, chciałem podkreślić, że jest to dobrowolny program wkładów kapitałowych, zapewnić ma lepsze zabezpieczenie emerytalne polskich rodzin. Minister finansów wskazała, że cały system ma też pomóc polskiej gospodarce. Też, szanowni państwo, będziemy tworzyć taki solidny bufor, jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy, w postaci długoterminowych oszczędności, które w perspektywie będą wykorzystywane na inwestycje. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że zachęty są potrzebne, bo większość Polaków nie oszczędza na dodatkową emeryturę. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą oszczędzać na swoje zabezpieczenie na starość? Otóż nie. Najczęściej przyczyną takiej sytuacji jest trudna sytuacja materialna. Premier i ministrowie podkreślili też, że członkostwo w programie jest dobrowolne. Dla Polskiego Radia 24 Arkadiusz Augustyniak. A o pracowniczych programach kapitałowych minister Elżbieta Rafalska mówiła także dziś w Polskim Radiu 24. Projekt był długo i pracowicie konsultowany, przygotowywany. No i myślę, że zostanie uruchomiona ścieżka parlamentarna i prace w parlamencie. Więc będzie to finalizowanie tego projektu, którego autorem, inicjatorem od samego początku był premier Mateusz Morawiecki, który jest właśnie gorącym zwolennikiem takiego długofalowego oszczędzania. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosła się również do innych działań społecznych rządu, m.in. do programu Rodzina 500+. Elżbieta Rafalska podkreśliła, że został on wprowadzony przy mocnej krytyce ze strony opozycji. Natura tych ataków jest polityczna, wybitnie polityczna. Wrogość, z jaką się spotkaliśmy, jak wprowadzaliśmy ten program, była absolutnie niespotykana. Część partii zdaje sobie już sprawę, że to jest istotny błąd, atakowanie tego programu, który ma no nie tylko akceptację polskich rodzin, bo ona jest oczywista, ale w sposób już potwierdzony zmieniła istotnie życie wielu rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych, ograniczyła ubóstwo, otwiera szanse dla wielu dzieci, które do tej pory z tych szans nie mogły też skorzystać. Polskie Radio 24. Południe. Mateusz Morawiecki powiedział, że nastąpiła poprawa standardów wyboru sędziów Sądu Najwyższego. Premier podczas konferencji już po posiedzeniu rządu gratulował nowemu składowi Krajowej Rady Sądownictwa. Podkreślił, że działa dziś dużo bardziej transparentnie i obiektywnie niż KRS w poprzednim składzie. Jak wcześniej odbywał się nabór i selekcja kandydatów do Sądu Najwyższego? Otóż gwarantuję państwu, że był on mniej transparentny, mówiąc eufemistycznie, mniej demokratyczny, mniej poddany społecznej kontroli. A Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła 20 kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Tym samym KRS zakończyło rozpatrywanie kandydatur do Sądu Najwyższego. Wcześniej gremium wyłoniło 7 kandydatów do Izby Cywilnej Sądu. Rzecznik KRS i sędzia Maciej Mitera liczy, że Radzie udało się wyłonić właściwych kandydatów. Nie da się z całą pewnością stwierdzić, nigdy nie ma pewności. Ja ufam, że to są osoby najlepsze wyselekcjonowane z tego grona, które zgłosiły się w tym konkursie.
Zdaniem szefa KRS sędziego Leszka Mazura komplet rekomendacji na stanowiska sędziów do Sądu Najwyższego może trafić do prezydenta najwcześniej w połowie września. Polskie Radio 24. Północ, południe. 18 września prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką złożą oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Informację podaną wcześniej przez Biały Dom potwierdził szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Pan prezydent wraz z małżonką złożą wizytę oficjalną w Waszyngtonie 18 września tego roku. W programie przewidujemy spotkanie w cztery oczy prezydentów, osobno pierwszych dam, rozmowy plenarne delegacji, także wspólną konferencję prasową obu prezydentów. Poza spotkaniami w Białym Domu pan prezydent także odbędzie spotkania w Senacie, a wieczorem prezydent w Waszyngtonie wyda koktajl z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydenci mają omówić m.in. kwestie wzmocnienia strategicznego partnerstwa USA i Polski. To oczywiście kwestia bezpieczeństwa, geopolityki, współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowości, współpracy sojuszniczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi w kwestiach bezpieczeństwa i regionalnego, i bezpieczeństwa globalnego, kontakty gospodarcze, w tym także inwestycje amerykańskie w Polsce i wspólne możliwości zwiększenia obrotu handlowego między Polską i USA, w tym także w dziedzinie energetyki, oraz kwestie wszystkie te, które łączą politycznie Polskę i USA dzisiaj, także jako dwa kraje członkowskie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W kalendarzu są też inne polsko-amerykańskie wydarzenia, mówi minister Krzysztof Szczerski. To nie będzie ostatnia wizyta prezydenta we wrześniu w USA, bo już niedługo później, w kolejnym tygodniu, prezydent drugi raz poleci do Stanów Zjednoczonych, tym razem do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc będziemy mieć we wrześniu dwie wizyty prezydenckie w USA. Jedna ta bezpośrednia, dwustronna, związana z wizytą oficjalną w USA polskiego prezydenta, druga ta wielostronna, związana z obecnością pana prezydenta i reprezentowaniem Polski na forum ONZ. A wcześniej w Warszawie prezydent Andrzej Duda spotka się z Georgette Mosbacher, obejmującą funkcję ambasadora USA w Polsce. 6 września pan prezydent przyjmie list uwierzytelniający od nowej ambasador USA w Warszawie. To też jest rytm zachowany zgodny z pragmatyką dyplomatyczną, że nowa ambasador USA w Warszawie będzie zaprzyjaźniona przed wizytą polskiego prezydenta w USA, tak żeby, bo będzie także włączona częścią delegacji, będzie włączona także do przygotowań tej wizyty. Minister Krzysztof Szczerski podkreślał, że na wrześniowe spotkanie z Donaldem Trumpem Andrzej Duda uda się do USA także jako reprezentant szczytu Trójmorza bezpośrednio po jego zakończeniu w Rumunii. Biały Dom zwrócił uwagę, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Polskie Radio 24. Północ, południe. Na warszawskich Powązkach stoi od dzisiaj niezwykły pomnik. Jest poświęcony wszystkim polskim lotnikom, zarówno tym wojskowym, jak i tym, którzy na co dzień wozili i wożą ludzi samolotami rejsowymi. Pomnik Chwała Lotnikom Polskim odsłonił dzisiaj, w dniu Święta Lotnictwa, prezydent Andrzej Duda. Na uroczystości byli także piloci i żołnierze sił powietrznych oraz ci, którzy kiedyś zdobywali przestworze. Pomnik lotników ma 9 metrów wysokości i przedstawia postawiony w pionie samolot myśliwski. Starania o jego postawienie trwały 6 lat. Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym roku, roku, który jest rokiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale jest też rokiem stulecia polskiego lotnictwa, polskich skrzydeł, odsłaniamy ten piękny, jakże wymowny pomnik. Mówił w czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda. Wieńce złożyli zarówno politycy, wojskowi dowódcy, jak i przedstawiciele organizacji byłych pilotów. Ci, którzy kiedyś siedzieli za sterami samolotów, także byli obecni na uroczystości. Ktoś, kto po raz pierwszy gdzieś tam miał okazję wsiąść do samolotu i zobaczyć ziemię z góry, to raczej powraca do tego tematu. Nie ma nic piękniejszego jak widok zachodzącego słońca na tle morza, na tle gór z odpowiedniej wysokości. To jest coś niezwykłego, czego z ziemi się nie widzi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A święto lotnictwa zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w Berlinie w 1932 roku. Polacy zdobyli pierwsze miejsce na samolocie RWD-6, którego współkonstruktorem był inżynier Wigura. Polskie Radio 24. Północ,
południe. Kolejne zreprywatyzowane stołeczne kamienice wracają do miasta. Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję w sprawie trzech warszawskich adresów: Mogotowskiej 8, Łomżyńskiej 44 i Noakowskiego 20. W sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 20 komisja stwierdziła nieważność decyzji zwrotowej. Oznacza to, że do miasta wróci kamienica warta dziesiątki milionów złotych. W przypadku tego adresu sprzedaży dokonano w imieniu nieżyjących właścicieli, co zdaniem komisji odbyło się z rażącym naruszeniem prawa, tłumaczy jej przewodniczący, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Prezydent miasta stołecznego Warszawy nie ustalił, czy dawni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu wskazanego gruntu. Z akt wynika, że wnioskodawcy dekretowi w ogóle nie posiadali nieruchomości ani w czasie składania wniosków, ani nawet przed jego złożeniem. Podmiotem władającym faktycznie nieruchomością przy ulicy Noakowskiego 20 w Warszawie przynajmniej od kwietnia 1946 roku było przedsiębiorstwo państwowe Polskie Radio. Podmiot ten dokonał odbudowy budynków na działce, która to okoliczność została pominięta w postępowaniu przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Komisja uchyliła dzisiaj także decyzję w sprawie adresu przy Łomżyńskiej 44. W związku z tym trafi on do ponownego rozpatrzenia przez prezydenta Warszawy. Decyzja reprywatyzacyjna została wydana pomimo nieustalenia posiadania nieruchomości warszawskich przez dotychczasowych właścicieli. Komisja ustaliła, że wydając decyzję z dnia 23 listopada 2012 roku, prezydent miasta stołecznego Warszawy nie ustalił, czy pierwotni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu wskazanego gruntu. Wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym, gdyż lokatorom nieruchomości warszawskiej do dnia wydania decyzji nie zapewniono lokali zamiennych lub lokali socjalnych. Do rażącego naruszenia prawa doszło zdaniem komisji także przy reprywatyzacji Mokotowskiej 8. Decyzja ta miała nieodwracalne skutki prawne, że nawet złodzieje jakiegoś chlebka nie dali. No to wiesz, w ogóle bez łaski mieszkania zastępczego, ani socjalnego, ani państwo nie zatroszczyło się o to, aby dać mieszkanie socjalne. Obrzydliwe złodziejstwo, ale to jeszcze do tej pory trwa. Łomżyńskie 44 od jutra mogą składać wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy w związku z reprywatyzacją. To jest bardzo istotne, ponieważ szczególnie sytuacja mieszkańców Mokotowskiej 8, którzy nagle musieli opuścić swoje mieszkania z uwagi na decyzję inspektoratu budowlanego, spowodowały bardzo drastyczne zmiany w ich życiu. Odcięcie wody, mediów powodowało, że niewątpliwie te osoby poniosły krzywdę. W wyniku działań komisji, oprócz zwrotu nieruchomości, na konto miasta wpłynęło już 14 milionów złotych w gotówce. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Utonął mężczyzna. Czas na informacje z kampanii do wyborów samorządowych. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki powiedział, że jeśli wygra w wyborach samorządowych w stolicy, rozpocznie budowę trzeciej i czwartej linii metra. Polityk w kawiarni Jaki Cafe zaprezentował film przedstawiający powstanie kolejnej linii metra w stolicy. Zapewnił, że do realizacji inwestycji przystąpi niezwłocznie po zaprzysiężeniu na prezydenta stolicy. Platforma mówi, że się nie da, że to jest niemożliwe i tak dalej. Dokładnie to samo mówili z 500+. Ja udowodnię warszawiakom, że się da. Jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, od razu rozpocznę budowę trzeciej i czwartej linii metra. Kolejna linia metra powinna połączyć Wilanów i Białołękę, powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy. Chcemy przeprowadzić linię od Wilanowa do Białołęki przez najbardziej takie zurbanizowane tereny, które dzisiaj mają słabą komunikację zbiorową. To jest nasz cel i będziemy konsekwentnie do niego dążyli. To jest temat, którego nie odpuścimy i w czasie prowadzonej dzisiaj kampanii wyborczej, i również w czasie, kiedy zostałbym prezydentem miasta stołecznego Warszawy. To będzie projekt, od którego zaczniemy. Natychmiast rozpoczniemy budowę trzeciej i czwartej linii metra. Budowa podziemnych parkingów, więcej zieleni, lepsza polityka lokalowa dla miejsc usługowych to już propozycje Rafała Trzaskowskiego dla Śródmieścia. Kandydat na prezydenta Warszawy rozmawiał dziś z seniorami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Rafał Trzaskowski uważa, że centrum miasta powinno mieć więcej płatnych miejsc parkingowych. Są takie miejsca, gdzie trzeba będzie rzeczywiście poszerzyć strefę płatnego parkowania, natomiast to trzeba zrobić po głębokich analizach i konsultacjach z mieszkańcami, dlatego że utworzenie strefy parkowania płatnego w jednym miejscu ma wpływ na okolicznych mieszkańców. Ale tak, generalnie rzecz biorąc, to właśnie analizujemy. Rafał Trzaskowski kontynuuje prezentację programu 18 dzielnic Jedna Warszawa, w ramach którego przedstawia programy dla poszczególnych dzielnic stolicy. Jakub Stefaniak, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Warszawy, obiecuje zaś, że po ewentualnej wygranej wymieni wszystkie windy, które nie spełniają norm bezpieczeństwa.
Polityk PSL-u zadeklarował, że z tą sprawą upora się w 5 lat. Swój program nazwałem Bezpieczna Winda, mówi Jakub Stefaniak. Często widzimy i słyszymy, mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie wieżowców z lat 70. jedziemy windą, ta winda się tłucze, ryczy, warczy, a czasami nawet się zatrzymuje. Dobrze, żeby tylko się zatrzymała, później ruszyła i dojechać bezpiecznie na piętro, na które się chce, ale czasami może dojść do wypadku, oby w ogóle nie dochodziło. Natomiast jest to realny problem. I ten problem, jeśli zostanę prezydentem, chcemy rozwiązać. Cały program wymiany wszystkich wind to według wyliczeń Jakuba Stefaniaka wydatek rzędu 1,5 miliarda złotych. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, natomiast druga tura wyborów, podczas której mieszkańcy wybiorą włodarzy, 4 listopada. Polskie Radio 24. Południe. I przechodzimy do informacji zagranicznych. Rosyjski minister obrony zapowiedział zorganizowanie największych manewrów od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. W ćwiczeniach Wostok 2018 weźmie udział 300 tysięcy żołnierzy oraz duża ilość sprzętu wojskowego. Minister obrony Siergiej Szojgu powiedział, że manewry Wostok 2018 będą większe niż te z roku 1981. Zapowiedział, że weźmie w nich udział ponad 1000 maszyn latających, samolotów, helikopterów i dronów oraz prawie 300 tysięcy żołnierzy i 36 tysięcy pojazdów, w tym czołgów, bojowych wozów i transporterów opancerzonych. Ćwiczenia będą się odbywać prawie na wszystkich poligonach centralnego i wschodniego okręgu wojskowego. Mają w nich uczestniczyć okręty floty Oceanu Spokojnego, floty północnej oraz wszystkie jednostki wojsk desantowych. W 5-dniowych manewrach, które rozpoczną się 11 września, zapowiedziano również udział żołnierzy z Mongolii i Chin. Eksperci zwracają uwagę, że Rosja w ostatnich latach próbuje demonstrować światu, że jej armia osiąga coraz lepszą sprawność i gotowość bojową. Ubiegłoroczne rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017 spotkały się z krytyką państw zachodnich i NATO. Pojawiały się pytania o ich cel. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Ukraina zerwie traktat o przyjaźni z Rosją. Ukraiński prezydent Petro Poroszenko polecił przygotowanie odpowiednich dokumentów, bo, jak powiedział, traktat podpisany ponad 20 lat temu stał się nieaktualny. Prezydent Poroszenko poinformował, że ukraiński MSZ w najbliższym czasie przygotuje pakiet dokumentów niezbędnych do wszczęcia procesu zerwania umowy o przyjaźni z Rosją. Jak podkreślił, umowa z winy Rosji już dawno stała się anachroniczna. Umowa między Ukrainą i Rosją o przyjaźni, partnerstwie i współpracy była podpisana w 1997 roku na 10 lat z adnotacją, że będzie automatycznie przedłużana, jeśli strony nie wyrażą sprzeciwu. Dokument ustanawiał strategiczne partnerstwo między państwami, a także uznanie istniejących granic i poszanowanie integralności terytorialnej. Rosja w 2014 roku anektowała ukraiński Półwysep Krymski, a także dokonała agresji w Donbasie i wspiera militarnie prorosyjskich separatystów. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Kanclerz Angela Merkel potępiła próby samosądów, do jakich doszło w ostatnich 2 dniach w niemieckim Chemnitz. Jednocześnie złożyła kondolencje rodzinie zabitego mężczyzny, który zmarł w niedzielę po tym, jak został zaatakowany nożem przez 2 migrantów. Szef federalnego MSW Horst Seehofer zapowiedział, że może natychmiast wysłać do miasta posiłki federalne. Zdecydowane stanowisko wobec zajść w Chemnitz zajęła Angela Merkel. To, co zobaczyliśmy, Angela Merkel. Nie może mieć miejsca w państwie prawa, na żadnym super placu, na żadnej ulicy. Nie mają prawa zdarzyć się super takie zamieszki, powiedziała kanclerz. Merkel z zadowoleniem przyjęła deklarację ministra Seehofera, że w każdej chwili jest w stanie wesprzeć federalnymi siłami lokalną policję. Wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Kubicki stwierdził w jednym z wywiadów, że odpowiedzialność za zamieszki w Chemnitz spada także na Angelę Merkel i jej ciągle powtarzane hasło Wir schaffen das, damy radę. Różne grupy neonazistów nadal nawołują się w internecie, aby przyjechać w tych dniach do Chemnitz. Demonstracje przygotowują także ruchy obywatelskie. Policja obawia się kolejnych rozruchów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prokuratura Generalna wszczęła śledztwo w sprawie prób samosądu i nawoływania do nienawiści na ulicach Chemnitz. Polskie Radio 24. Północ, południe. Brytyjski
Polski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło dziś test systemu rejestracji obywateli państw Unii Europejskiej w celu uzyskania tak zwanego statusu osoby osiedlonej, który będzie obowiązkowy po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. W oświadczeniu dla mediów podkreślono, że dla wszystkich 3 300 000 obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, Polacy, w tym dla ponad miliona Polaków, system zostanie uruchomiony dopiero przed końcem marca 2019 roku. To się wszystko może zmienić w jednej sekundzie. Widzisz, słyszysz, porównujesz. Samosądy. Dla pasażerów kolei będzie bezprzewodowy internet w pociągach Pendolino. Państwowy przewoźnik PKP Intercity podpisał umowę z producentem składów, firmą Alstom, na instalację niezbędnego sprzętu, który umożliwi pasażerom korzystanie z Wi-Fi. Pierwsze dwa pociągi z nową instalacją na pokładzie wyjadą na tory jeszcze w tym roku. Pozostałe... To przecież korzystałyśmy z Wi-Fi, pociągu. Czego wy chcecie jeszcze? To nowoczesna instalacja. No. Jest to 1 GB przepustowość. Został najlepszy wybrany sprzęt na rynku, jaki w tej chwili udało nam się znaleźć i potwierdzić w testach. Oczywiście w miejscach, gdzie nie ma sygnału, to nie ma sygnału i wtedy internet nie będzie działał. Tu jest apel do operatorów komórkowych, żeby wreszcie zainteresowali się tam, gdzie pociągi przechodzą, ponieważ coraz więcej ich klientów jeździ pociągami. Pociągi Pendolino wyjechały na tory pod koniec 2014 roku. Od 3 lat PKP Intercity prowadziła rozmowy w sprawie internetu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strony nie mogły się porozumieć w sprawie kosztów instalacji. Podpisany dziś kontrakt opiewa na kwotę niespełna 32 milionów złotych. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, dostęp do Wi-Fi będzie bezpłatny. Pasażer będzie mógł korzystać, bo chcemy to, żeby były dostępne dla wszystkich operatorów, czy z różnych kart. No i on tam nakorzysta parę godzin. Stadler, że można sobie zalogować, wykorzystywać, można też na chwilę jako gość wejść i wtedy będzie inna możliwość korzystania z tego internetu. Internet będzie przede wszystkim bezpłatny. PKP Intercity ma w swojej flocie 20 pociągów Pendolino. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością napojonego narodu. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 21.30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. To będzie pierwsza oficjalna wizyta Andrzeja Dudy w Białym Domu. 18 września polskiego prezydenta przyjmie prezydent Donald Trump. O planowanym programie wizyty mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W programie przewidujemy spotkanie w cztery oczy prezydentów, osobno pierwszych dam, rozmowy plenarne delegacji, także wspólną konferencję prasową obu prezydentów. Poza spotkaniami w Białym Domu pan prezydent także odbędzie spotkania w Senacie, a wieczorem prezydent w Waszyngtonie wyda koktajl z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Według komunikatu Białego Domu prezydenci Trump i Duda mają omówić kwestie wzmocnienia strategicznego partnerstwa Stanów Zjednoczonych i Polski oraz kwestie handlowe, wojskowe i bezpieczeństwa. Amerykański prezydent był w Warszawie na początku lipca ubiegłego roku. W ciągu 10 lat państwo polskie wpłaci 35 do 40 miliardów złotych na prywatne, dobrowolne konta emerytalne przyszłych emerytów, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym po posiedzeniu swojego gabinetu, który przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wprowadzenie PPK ma być elementem trzeciego filaru emerytalnego, obok innych programów dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że wprowadzenie programu pracowniczych planów kapitałowych jest konieczne, aby Polaków na emeryturze nie dotknęło ubóstwo. Elżbieta Rafalska zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy, za których przekazanie na konta w PPK odpowiada podległy jej resort. Ja odniosę się też do tych dwóch elementów, które są bezpośrednio finansowane z Funduszu Pracy, a więc tej składki powitalnej 250 zł i tej dopłaty rocznej 240 zł.
Możemy być spokojni, te środki są zabezpieczone w Funduszu Pracy, a moment, w którym wprowadzamy to rozwiązanie, o którym rozmawiamy, jest chyba najlepszy z możliwych. Osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5% swojego wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5% wpłat pracodawcy i dopłat 240 zł przez państwo. Do PPK tworzonych przez pracodawców zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy, ale każdy będzie mógł zrezygnować z udziału w tym programie. W Rzymie zmarł arcybiskup Szczepan Wesoły, wieloletni duszpasterz Polonii na świecie. Zgodnie z życzeniem duchownego zostanie pochowany w rodzinnych Katowicach. Arcybiskup Wesoły miał 91 lat. 5 maja został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, orderem Orła Białego. Polska pozostaje przyjacielem Ukrainy, mówił prezydent Petro Poroszenko na spotkaniu z ukraińskimi ambasadorami. Zdaniem ukraińskiego przywódcy historyczne spory nie powinny przesłaniać wspólnych celów. Petro Poroszenko wziął udział w dorocznym spotkaniu szefów ukraińskich placówek dyplomatycznych z całego świata. Omawiając stosunki Ukrainy z Polską, wskazał, że pomimo, jak się wyraził, niełatwego dialogu z Warszawą, Polska pozostaje prawdziwym przyjacielem Ukrainy. Sztuczne podgrzewanie naszych tradycyjnie przyjacielskich stosunków nie ma żadnych perspektyw. Polska pozostaje naszym przyjacielem. Polska pozostaje naszym adwokatem w Unii Europejskiej. Rękojmią konstruktywnego dialogu między Kijowem i Warszawą jest skupienie się na wspólnych wyzwaniach. Akcent na spilnych wyklikach. Ukraiński prezydent dodał, że problemy historii powinny być pozostawione historykom i nie mogą być wykorzystywane przez polityków. Ukraina zabroniła w zeszłym roku ekshumacji polskich ofiar na swoim terytorium. Miała to być reakcja na demontaż nielegalnego pomnika UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. Nad Dnieprem negatywne reakcje wywołała też nowelizacja ustawy o IPN, przewidująca odpowiedzialność karną za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Budapeszt pokazał, że można powstrzymać imigrację. Tak mówił w Mediolanie premier Węgier. Viktor Orban spotkał się tam z szefem włoskiego MSW. Chwalił Matteo Salviniego za stanowczość w sprawie imigrantów. Jak mówił Orban, włoski minister broni granic Europy. Matteo Salvini skrytykował Francję za stanowisko w sprawie imigrantów, czyli odsyłanie tych, którzy usiłują dostać się do tego kraju przez przejście graniczne Ventimiglia. Mówił, że Paryż powinien wykazać większą solidarność i wrażliwość w kwestii migracji. Szef włoskiego MSW poinformował też, że rozmowy z Niemcami na temat odsyłania imigrantów, którzy przyjeżdżają przez Włochy i docierają do niemieckiej granicy, są w fazie końcowej. Przy dźwiękach piosenek Arety Franklin jej fani oddają hołd królowej soulu. Trumna z ciałem artystki wystawiona jest w Muzeum Historii Afroamerykańskiej w Detroit. Wielbiciele talentu Franklin będą mogli pożegnać się z nią także jutro. Areta Franklin zmarła blisko 2 tygodnie temu, miała 76 lat. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 31 sierpnia w Detroit i będzie miała charakter prywatny. Weźmie w niej udział bliska rodzina i przyjaciele. Artystka spocznie na cmentarzu Woodlawn, gdzie pochowani są członkowie jej rodziny, w tym ojciec i brat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Michał Kwiatkowski pozostaje liderem kolarskiego wyścigu dookoła Hiszpanii. Czwarty etap wygrał Amerykanin Ben King. Dzisiaj kolarze mieli do pokonania w większości górzyste 161,5 km, kończące się podjazdem do mety w Alcafar, nieopodal Granady. Rywalizacja toczyła się w upale, a King najszybciej finiszował z trzyosobowej ucieczki i o 2 sekundy wyprzedził Nikitę Stalnowa z Kazachstanu oraz o 13 Francuza Pierre'a Rolanda. Kwiatkowski był gorszy od zwycięzcy ponad 3 minuty i zajął 13 miejsce. Michał pokazał, że potrafi wygrywać klasyki. Mówi Wacław Skaruch, były trener szosowej reprezentacji Polski i były prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Potrafi wygrywać już też tygodniówki i myślę, że powoli czas na wyścigi wieloetapowe. Nieprzypadkowo był mistrzem świata i nieprzypadkowo wygrał już tyle wyścigów World Tourowych i jestem też głęboko przekonany, że jeszcze bardzo będziemy cieszyć się z jego kolejnych zwycięstw. W klasyfikacji łącznej w Welty Polak ma 7 sekund przewagi nad Niemcem Emanuelem Buchmannem oraz 10 sekund nad Simonem Yatesem z Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy wicelider Hiszpan Alejandro Valverde spadł na 4. lokatę i traci 12 sekund. Rafał Majka jest 11, 42 sekundy straty. A jutro przed kolarzami następny górski etap 189 km również w Andaluzji.
Magdalena odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju US Open. Polka przegrała z sześciokrotną triumfatorką nowojorskiej imprezy Amerykanką Seriną Williams 4-6 i 0-6. Wcześniej porażkę w pierwszym meczu poniosła Agnieszka Radwańska, która uległa Niemce Tatianie Marii 3-6 i 3-6. W drugiej rundzie zagra natomiast Hubert Hurkacz. Rywalem debiutującego w turnieju głównym 21-latka był Włoch Stefano Tavaglia. Przy prowadzeniu Hurkacza 2-1 po trzech setach i 3-0 w czwartym Tavaglia poddał mecz z powodu bólów mięśniowych. Teraz Hurkacz zagra z rozstawionym z numerem 7 Chorwatem Marinem Ciliciem. To będzie druga konfrontacja między tymi tenisistami. Po raz pierwszy zmierzyli się 31 maja w Paryżu. Chorwat wówczas wygrał 6-2, 6-2, 6-7 i 7-5. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakim prawem? Dobry, witam Państwa w programie Jakim Prawem, a tu Wdowczyk. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jan Kantak, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaprosiłem pana, bo chciałbym, żeby pan wyjaśnił naszym słuchaczom, czego dotyczy wniosek ministra sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego, ten najnowszy, który bodajże w tamtym tygodniu został złożony, a jest niewątpliwie związany z tym słynnym orzeczeniem Sądu Najwyższego, które miało zabezpieczyć roszczenie pana, który się procesuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych poprzez zawieszenie części przepisu. Jakby pan mógł słuchaczom wyjaśnić, czego dotyczy ten wniosek i... To jest wniosek bardziej prokuratora generalnego niż ministra sprawiedliwości, bo to są dwie funkcje, które Zbigniew Ziobro sprawuje. I faktycznie w zeszłym tygodniu Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny, czyli instytucja stająca na straży praworządności i porządku prawnego, i to trzeba bardzo mocno podkreślić. Osoba, która stoi po stronie porządku prawnego, żeby pilnować tego. I Zbigniew Ziobro skierował ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał stwierdził, czy Sąd Najwyższy w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, w jego interpretacji, w jego stosowaniu zachował się w sposób konstytucyjny, czyli czy z artykułu 755, który uprawnia sądy do tego, żeby dokonywać zabezpieczenia, czyli takiego instrumentu cywilistycznego, czy sąd mógł w ten sposób zawiesić stosowanie ustaw. Mówimy o ustawach, czyli o przepisach uchwalanych przez parlament, podpisywanych przez pana prezydenta, później stających się przepisami obowiązującymi. I czy Sąd Najwyższy może na zasadzie własnego, tak kolokwialnie mówiąc, widzimisię, czy on może zawieszać ustawy? Bo gdyby przyjąć taką możliwość, to proszę sobie wyobrazić, że byłaby, no, można to sprowadzić do absurdu, ale no niestety Sąd Najwyższy tym postanowieniem doprowadził do takiego absurdu, że sytuacja, w której na przykład sędzia, który jechał po pijanemu albo przekroczył prędkość i został złapany, założyłby łańcuch, tak jak sędzia, i starałby się sądzić we własnej sprawie i na podstawie tego zawiesić obowiązywanie ustawy, na przykład kodeks karny. I sędzia by stwierdził, w takim razie teraz kodeks karny zawieszam i on nie obowiązuje do momentu odwieszenia. No, taka sytuacja nie może mieć miejsca w państwie prawa, w państwie, gdzie są pewne zasady i pewność tego prawa stanowionego. Stąd też wniosek prokuratora generalnego, żeby Trybunał Konstytucyjny stwierdził, czy tak można. No, wedle naszej opinii w 100% tak nie można. A proszę powiedzieć jeszcze słuchaczom, dlaczego Trybunał Konstytucyjny ma się tym zająć? No bo Trybunał Konstytucyjny nie tylko orzeka, czy przepisy są zgodne z Konstytucją. No właśnie, bo to jest zawsze to ludzi najbardziej ciekawi, prawda? Skoro jest składany wniosek, czy to jest zgodne z Konstytucją, czy to nie jest zgodne. Były takie ciekawe orzeczenia. Ja sobie przypominam na przykład, kiedy Trybunał Konstytucyjny działaniem jednego prawnika de facto zniwelował taką praktykę, chodziło o importowanie samochodów, prawda? Z zagranicy, to może dawno temu, ale to miało swój dość ciekawy wymiar finansowy dla wielu osób. A tutaj
skąd Trybunał? To jest dość ciekawa sytuacja, bo na ogół Trybunał Konstytucyjny zajmuje się stwierdzeniem niezgodności przepisów, które obowiązują w polskim porządku prawnym, z Konstytucją. W tym przypadku minister jako prokurator generalny zwrócił się do Trybunału nie o to, żeby Trybunał stwierdził niezgodność przepisu z Konstytucją, tylko to już miało oczywiście kiedyś miejsce, to nie jest precedensowa zupełnie sytuacja, ale chodzi o to, żeby Trybunał Konstytucyjny stwierdził, czy interpretacja tego przepisu, jego stosowanie, jego zastosowanie jest zgodne z Konstytucją, no bo wydaje się, że, no tak jak już wspomniałem, to prowadziłoby do anarchii i no trzeba, prokurator generalny musi korzystać z tych narzędzi, jakie mu przysługują do tego, żeby zachować ten porządek prawny. Czyli mamy do czynienia, tak żebyśmy wytłumaczyli może wszystkim, z zupełnie takim innym polem działania Trybunału Konstytucyjnego niż to powszechnie chyba znane, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest najbardziej znane to pole, że stwierdzenie, że ustawa nie działa, jest niezgodna z Konstytucją, Trybunał tam dawał jakiś czas Sejmowi i Sejm miał uchwalać. Trybunał Konstytucyjny. Sytuacją, kiedy Trybunał ma orzec o interpretacji zastosowanej przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, jak sama nazwa wskazuje, jest sądem najwyższym, najważniejszym w Polsce. Jest sądem, który definiuje i decyduje o tym, jak przebiega linia orzecznicza wszystkich sądów powszechnych w Polsce. I ta sytuacja jest bez precedensu, żeby Sąd Najwyższy podejmował tak daleko idącą interpretację przepisów cywilistycznych na gruncie przepisów publicznych, bo tu zastosowanie tego przepisu, który ma bardzo szerokie zastosowanie, jest bardzo ważnym przepisem w takim obrocie normalnym, codziennym, cywilistycznym w polskich sądach. No właśnie, w tym przypadku próbuje się obezwładnić tak naprawdę funkcjonowanie konstytucyjnych organów, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa i Prezydent. No właśnie, może powiemy jeszcze słuchaczom, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że ta instytucja zabezpieczenia też do tej pory nie była znana. I tutaj warto chyba wszystkim powiedzieć, że no do czego to służy tak naprawdę. Szanowni Państwo, no przede wszystkim służy to po to, że jak ktoś, dajmy na to, składa powództwo dotyczące jakiejś nieruchomości, żeby ta nieruchomość na przykład nie mogła być zbyta w trakcie tego procesu, prawda? I wtedy sąd zabezpiecza. Albo jak są procesy o naruszenie dóbr osobistych i ktoś kogoś już raz obraził, jedna strona, która się czuje obrażona, składa wniosek o zabezpieczenie tego powództwa po to, żeby nie była nadal obrażana. I powiem zupełnie szczerze, z mojej praktyki to są takie chyba najbardziej typowe przykłady. Natomiast to, co się zawarło w tym postanowieniu Sądu Najwyższego, no jest moim zdaniem dość dużym odstępstwem od tego, a przynajmniej wcześniej w praktyce nie było. Ale chciałem się Pana jeszcze zapytać, bo nam się tutaj nakładają kilka takich postępowań, które się nazywają wpadkowe. Czyli poza tym głównym postępowaniem, bo przypomnijmy, że Sąd Najwyższy bada sprawę człowieka, który się sądzi z ZUS-em. Przeciętnego Jana Kowalskiego, który się sądzi z ZUS-em. Jeszcze tutaj bym dodał w sprawie tego zabezpieczenia, bo oprócz zastosowania zabezpieczenia jako instrumentu, który miałby zawieszać ustawy obowiązujące w Polsce, to Sąd Najwyższy jeszcze tak naprawdę pominął artykuł 734 tego samego kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że w postępowaniu Sąd Najwyższy nie ma prawa udzielenia zabezpieczenia. Do tego jest powołany sąd pierwszej instancji, czyli tak naprawdę ci sędziowie, niektórzy z nich, którzy nigdy nie byli sędziami innymi niż Sądu Najwyższego, bo tego przypadki są znane, znamy przecież historię pani prezes Gerzor, która wcześniej była radcą prawnym i broniła, tak na marginesie można wspomnieć, jednej ze stacji dużych telewizyjnych, więc ona wcześniej nie była nigdy sędzią. I teraz jako Ci sędziowie, którzy wcześniej prawdopodobnie nie byli sędziami, tak naprawdę nigdy nie udzielali tego zabezpieczenia, bo Sąd Najwyższy nie jest powołany do tego. Zgodnie z tą ustawą, artykuł 734, do tego jest powołany Sąd Pierwszej Instancji. Ani też nie procesowali się z tym, bo powiem tak, to jest takie szczególne postępowanie, które postanowienie sądu, które daje zabezpieczenie, jest natychmiast wykonalne, czyli wszyscy uczestnicy tego procesu muszą to wykonać, ale jest odwołanie. I bardzo często jest tak, że ja przynajmniej wiem, że często się nie dostaje tego zabezpieczenia w pierwszej instancji, ale dostaje się w drugiej, ale jest też tak, że się dostaje, a sąd drugiej instancji uchyla. I tutaj też mi brakuje tego w działaniu Sądu Najwyższego, że od tego nie ma odwołania.
No bo od kogo, do kogo mieliśmy się odwoływać? Bo już nie ma do kogo się... Nie ma wyższej instancji. Nie ma do kogo się odwołać, ale wydaje mi się, że jeszcze jest taka ciekawa rzecz, na którą mi zwrócił uwagę jeden z moich kolegów, który dość mocno specjalizuje się w postępowaniu cywilnym. I on się takie zadał w gruncie rzeczy pytania retoryczne, bo w tym postępowaniu zabezpieczającym musi być organ, który to wymusi, czyli organ egzekucyjny. A jeżeli mamy prawa niemajątkowe, czyli ma być wymuszone jakieś zachowanie, no to wtedy jest tym organem sąd. Ale kto jest organem egzekucyjnym na przykład dla pana prezydenta czy Krajowej Rady Sądownictwa? No i tu się pojawia to pytanie i odpowiedź jest dość prosta. Nikt. Bo nie ma organu, który może wymusić pewne działania na Krajowej Radzie Sądownictwa, bo to jest organ konstytucyjny i on podlega tylko i wyłącznie przepisom konstytucji. Tak samo prezydent. No, panie redaktorze, to kolejny przykład taki, który jest, można by nazwać go absurdalnym, ale on de facto nie jest absurdalny, bo mówimy o sytuacji postanowienia Sądu Najwyższego. No i to jest przykre i właśnie dlatego tak bardzo potrzebna była interwencja prokuratora generalnego. Ja specjalnie o tym mówię, dlatego że na przykład jeżeli ja dostaję postanowienie i mój klient dostaje postanowienie, w którym nakazuje się innemu podmiotowi, że nie może w stosunku do niego używać takich, a nie innych słów, on to używa, no to dla mnie to jest bardzo proste. Idę do sądu rejonowego, który jest organem egzekucyjnym i ten sąd najzwyczajniej na świecie wymusza takie działanie. Albo nakłada grzywny, albo wydaje postanowienie, które daje czas, ale generalnie to wymusza. Ale jakby wracając do tego wniosku, bo wydaje mi się, że jest jeszcze ciekawy aspekt tego wniosku, ponieważ Sąd Najwyższy wydał to postanowienie, skierował te pytania prejudykacyjne do Trybunału w Luksemburgu i teraz jest tak naprawdę, panie rzeczniku, pytanie, co się dalej zdarzy? W tym sensie, kto pierwszy wyda jakieś orzeczenie i jak to się będzie miało to, co zrobi nasz Trybunał Konstytucyjny, do tego, co zrobi Sąd Europejski? No, zobaczymy. Na razie wiemy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z procedurą przyjął ten wniosek, ale warto też wspomnieć, że prokurator generalny oprócz zaskarżenia interpretacji i stosowania artykułu 755, czyli tego zabezpieczenia, o którym przed chwilą mówiliśmy, zaskarżył również rozumienie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli zdaniem prokuratora generalnego interpretacja tych przepisów przyjętych przez Sąd Najwyższy jest też niezgodna z prawem unijnym. I tutaj warto też przypomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest powołany do tego, by interpretować i dokonywać wykładni przepisów prawa krajowego. I to o tym mówi zarówno traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i też orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzeczenie z lutego bieżącego roku, który mówi, że odmowa wydania orzeczenia przez Trybunał w przedmiocie pytania przedstawionego przez Sąd Krajowy, w tym przypadku Sąd Najwyższy, jest możliwa między innymi wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii Europejskiej nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym czy przedmiotem sporu. A jaki mamy stan faktyczny i jaki mamy przedmiot sporu? To przed chwilą pan redaktor właśnie wspomniał, że przedmiotem sporu jest spór Jana Kowalskiego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czyli doskonale widzimy, że Sąd Najwyższy na kanwie problemu prawnego, który ma obywatel, stara się rozwiązać swoje problemy, stara się stać się sędzią we własnej sprawie, czego jakby ofiarą pada ten Jan Kowalski, który już tak długo się procesuje i czeka w końcu na wyrok, prawda? Więc skutkiem... No tak, przypomnijmy, bo dopóki nie będzie odpowiedzi, to zawieszone jest postępowanie. Tak, nic się nie stanie, ale odnośnie tego, co pan powiedział, to ja to sobie pozwoliłem troszeczkę takim publicystycznie w programie z Rafałem Ziemkiewiczem obstawić właśnie to, że Trybunał odmówi odpowiedzi na te pytania ze względu na to, co pan powiedział. Mój przedmówca, pan Rafał Ziemkiewicz, powiedział, że nie, że on uważa, że to będzie inaczej. I chciałem pana zapytać, a co się zdarzy wtedy, jeżeli stanowisko Trybunału tego unijnego będzie sprzeczne ze stanowiskiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego? No bo prędzej czy później te dwa orzeczenia, jakie one będą, będziemy mieli w obrocie, prawda? I będziemy mieli polski Trybunał Konstytucyjny i ten europejski.
Polski Trybunał Konstytucyjny tutaj jest związany wnioskiem prokuratora generalnego i przede wszystkim najważniejsze jest, żeby Trybunał Konstytucyjny odniósł się do tego stosowania tego zabezpieczenia, bo to by prowadziło do anarchii. Ja wspomniałem o przykładzie sędziego, który jechałby po pijanemu i mógłby zawiesić kodeks karny, ale tak samo można sobie wyobrazić przykład sędziego, który śledzi pracę parlamentu i uznaje, że ustawa, która jest opracowywana w parlamencie, jemu się nie podoba. I co robi? Zawiesza przepisy dotyczące funkcjonowania parlamentu. Ale mnie interesuje, takie jak pan myśli, panie rzeczniku, taki przypadek, że nasz Trybunał Konstytucyjny, bo dzisiaj pojawiły się tam czy wcześniej informacje, że Trybunał Sprawiedliwości to będzie rok mniej więcej się tym zajmował. Jak nasz Trybunał Konstytucyjny szybciej się tym zajmie i przyjmie taką hipotezę, że stwierdzi, że te działania Sądu Najwyższego by pozostawały w sprzeczności z Konstytucją, to teraz jest odpowiedź na pytanie, to co z tym wnioskiem? Czy on dalej w ogóle będzie w mocy? Jeżeli Trybunał Konstytucyjny by stwierdził, że działanie Sądu Najwyższego w tym momencie jest niezgodne z polską konstytucją, czy ten wniosek nam przepada, czy Trybunał Europejski będzie dalej go badał? To myślę, że bardziej właściwym do odpowiedzi na to pytanie byłby ktoś z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja mogę się tylko spodziewać, że Sąd Najwyższy pokazuje wielką determinację w obronie status quo, tego co było, czyli bardzo stara się, żeby ta reforma wymiaru sprawiedliwości nie została do końca przeprowadzona. Ona zostanie przeprowadzona, ale jestem prawie że przekonany, że Sąd Najwyższy, gdyby była taka sytuacja, że Trybunał Konstytucyjny uzna tutaj niekonstytucyjność działania Sądu Najwyższego, to że Sąd Najwyższy wystosuje pytania prejudycjalne w innych sprawach, bo widzimy już sytuację, w której zapowiedziano pozew dwóch, zdaje się, czy trzech sędziów, którym wygasło już, po prostu stali się sędziami w stanie spoczynku. Oni złożyli pozew o ustalenie umowy o pracę, tego, czy istnieje dalej... Czy istnieje stosunek pracy, czy pracują, czy nie pracują. Czy istnieje dalej stosunek pracy. No i to się wydaje pewien wybieg w przyszłości do tego, żeby zadać pytania prejudycjalne ponownie w tej sprawie. No tak, a ja się zastanawiam, no dobrze, załóżmy sobie jeszcze, bo to takie szachy troszeczkę nam się prawne robią, załóżmy, że ten nasz Trybunał będzie wolniejszy niż Trybunał w Luksemburgu, a jak Trybunał w Luksemburgu nagle dostanie nagłego przyspieszenia i pomyśli dokładnie tak jak ja, że to jest poza kompetencjami, bo ja czytam właśnie to, co pan mówił, ten traktat o funkcjonowaniu Unii. I tam nie ma wymienionego, że wymiar sprawiedliwości wchodzi ani w kompetencje wyłączne, ani łączne Unii Europejskiej. I jak nagle Trybunał w Luksemburgu stwierdzi, to jest bardzo proste, odmawiam odpowiedzi na pytanie polskiemu Sądu Najwyższemu, bo nie mam kompetencji. I co wtedy Sąd Najwyższy zrobi? On powinien uchylić to postanowienie, odwiesić postępowanie. Co wtedy się zdarzy? No, czy jeśli będziemy czekali do przeciętnego Kowalskiego, to na pewno powinien odwiesić postępowanie i dalej zająć się tą sprawą, prawda? Bo tutaj mówimy o obywatelu Polski, który jest ofiarą walki części sędziów z rządzącymi, bo tak to trzeba nazwać, tak to wygląda. Jeśli chodzi o co będzie dalej, to tylko chyba opatrzność wie, bo tu naprawdę tyle różnych dziwnych zachowań i tyle różnych pomysłów ze strony przeciwnej, że no nie należy wykluczać jakiegokolwiek scenariusza. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Ja rozumiem, tylko proszę pamiętać, bo pamiętam, jak w telewizji pan sędzia Mitera, obecny rzecznik KRS-u, mówił, no to postanowienie jest w obrocie, prawda? Bo dopóki go nikt nie... Nie mamy ani wyroku Trybunału Konstytucyjnego, możemy założyć, że jest ten wyrok ETS-u. I ono jest w obrocie. Ale Trybunał odmawia odpowiedzi na te pytania, ale te prejudycjalne lub po polsku mówiąc przedsądowe. I co wtedy Sąd Najwyższy zrobi? Bo de facto merytorycznie to nie jest rozstrzygnięte. I co będziemy mieli? Ja co do zasady to nie zgadzam się, że jest w obrocie to postanowienie, ponieważ w naszej interpretacji ono jest nieistniejące. Jest tak daleko idąco absurdalne, że gdyby przyjąć, tak jak wspomniałem, że sędzia może sobie zawiesić obowiązywanie kodeksu karnego, czy może zawiesić
przepisy dotyczące funkcjonowania parlamentu, no to prowadziłoby do skrajnej anarchii. To byśmy wyposażyli, panie redaktorze, każdego sędziego w Polsce, jest ich około 10 tysięcy, każdego sędziego w czarną walizkę z kodem nuklearnym, który umożliwia po prostu włączenie bomby atomowej, która rozwala cały porządek prawny w Polsce. No to jest niemożliwe, żeby się do tego zastosować i to dopuścić. Prokurator generalny złożył wniosek, żeby tę sprawę, całą historię uporządkować. A jak pan myśli, tak już przechodząc, bo sobie to trochę podywagowaliśmy na temat tego, kiedy Trybunał Konstytucyjny nasz może się zająć tą sprawą, żebyśmy mieli jakieś rozstrzygnięcie, bo to mam taką sytuację, że troszeczkę to, co zrobił Sąd Najwyższy, wymusza działania innych organów tak naprawdę. Z jednej strony tego ETS-u, z drugiej strony prokurator generalny złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy, jak pan myśli, kiedy możemy się tego spodziewać? Czy to w ogóle wiadomo? Nie mam pojęcia, panie redaktorze. To jest naprawdę dla mnie jako rzecznika ministerstwa zupełnie nieznana działka, że tak powiem, jeśli chodzi o rozpatrywanie spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Z pewnością to jest sprawa wymagająca bardzo pilnej reakcji, jeśli chodzi o orzeczenie, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie. Pamiętamy działalność prezesa Rzeplińskiego, który tak naprawdę potrafił w przeciągu kilku dni zwoływać posiedzenie Trybunału i wydawać orzeczenia, kiedy też właśnie próbował walczyć z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy te wszystkie historie związane z bezprawnym obsadzeniem przez Platformę Obywatelską 5 stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym. No pożyjemy, zobaczymy. To wszystko się dzieje z dnia na dzień tak naprawdę. To każdy dzień przynosi nowe informacje i no niestety, tak jak pan to nazwał, to trochę niekiedy wygląda jak batalia w grze o szachy. Na tym dzisiaj skończymy. Szanowni Państwo, naszym gościem był pan Jan Kantak, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Artur Dowczyk. Reklama. Co oglądasz, Barbara? Proszę, proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Lounge Extra. Kupić.